składają. Nie wiem, o co będą pytali na policji w imieniu prokuratury. No widzicie państwo, nie sądziłem, że dojdzie do tego, że będzie się trzeba tłumaczyć za mordercę, za Lenina, jakby prokuratura nie miała w Gdańsku innych problemów. Ale tak jak ja mówię, tam gdzie państwo powinno być silne, jest słabe. A tam gdzie nie powinno pokazywać mózgów, to je pokazuje. Panie przewodniczący, jakie wyjaśnienia jak pan składał? Ogólnie rzecz biorąc, porozmawialiśmy sobie trochę o Leninie i nie tylko. Były różnego rodzaju pytania o emocje, które szczególnie ludzie przeżywali. Tutaj widzę ten napis Lenina, który wisiał. Ale tak jak mówię, to była decyzja kolegialna Komisji Krajowej. Wykonaliśmy tą decyzję kolegialną i tylko tyle. A tutaj zeznania tak długo składałem, dlatego że chronologicznie od samego początku, jak ten napis w sposób dla nas haniebny w nocy został powieszony, bo tak to się wtedy działo, że nikt się nikogo nie pytał, nie było żadnych rozmów, nie było nawet pytania w kierunku Solidarności, czy to akceptujecie, jaka jest opinia w tym temacie. Myśmy przecież myśleli z początku, że faktycznie ten napis jest na potrzeby filmu pana Wajdy o Lechu Wałęsie. Okazało się, że żeśmy się mylili i to bardzo. No i stąd później 28, taka nie inna nasza decyzja kolegialna Komisji Krajowej. Informacji też prasowych od państwa wiem, że pan prezydent Adamowicz mówi, że w tej chwili nie ma klimatu na wieszanie Lenina z powrotem na bramę. Ja w tym temacie złożyłem swoją deklarację. Nie chcę dalej tej sprawy, że tak powiem, mięczyć i ciągnąć, bo i prokuratura, i policja ma ważniejsze sprawy na głowie, niż zajmować się po prostu takimi rzeczami. No.